Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii Warhammer Arena. I dzisiaj sobie zobaczymy coś nieco innego niż zazwyczaj, chociaż ciężko mówić zazwyczaj, skoro z Warhammera Areny powstał jak dotąd tylko jeden odcinek, ale dzisiaj weźmiemy się za coś, co było, co widzieliśmy podczas meczu o trzecie miejsce na ostatnim strumyku. Oczywiście streamowałem finały Mistrzostw Polski Warhammera, no i był tam zarówno wielki finał, jak i mecz o trzecie miejsce, i w drugiej bitwie meczu o trzecie miejsce doszło do takiej sytuacji, gdzie Vilamos grał Bretonią, a Paweł grał Imperium. I chyba wszyscy byli zaskoczeni rezultatem walki na dystans, jaki tam miał miejsce. Mianowicie trzy trebusze, trzy błogosławione trebusze, jeżeli dobrze pamiętam, zniszczyły dwa działa imperialne, w tym jedno działo to było młot na czarownicę. Większość osób była chyba zaskoczona. Nikt się chyba nie spodziewał takiego, a nie innego rezultatu, bo rzeczywiście te trebusze zaorały działa naprawdę bardzo szybko. Dlatego stwierdziłem, że zrobimy sobie małe testy, zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Czy to był po prostu łut szczęścia po stronie Vilamosa, bo oczywiście jest taka możliwość. Ostrzał artyleryjski jest w pewnym sensie losowy. Czasami jak siądzie trafienie, no to naprawdę można się cieszyć. Czasami jak nie siadają trafienia, no to nie ma się z czego cieszyć, więc no wiadomo jak jest. Wiadomo jak jest to artylerią, bywa różnie, więc możliwe, że to był po prostu łód szczęścia, ale z drugiej strony możliwe jest także, że po prostu trzy trebusze z dwoma działami zwyczajnie wygrają. Oczywiście tam dochodzi jeszcze kwestia regeneracji. Rzecz w tym, że obie drużyny miały regenerację. Nie wiem tylko, czy Paweł jej użył ostatecznie, ale zobaczymy. Najpierw przetestujemy sobie tak na sucho. Dobra, ja właściwie już odpalę. Przetestujemy sobie tak na sucho. Najpierw pojedynek, jeden błogosławiony trebusz kontra jedno działo. I teraz tak, damage jest porównywalny, obrażenia są zasadniczo porównywalne, bo mamy 232 na trebuszu i 223 na dziale. Coś w tym stylu. Na działach właściwie. Cena jest troszeczkę większa, jeżeli chodzi o trebusz, więc trzy trebusze były zdecydowanie droższe niż dwa działa, także teoretycznie, jeżeli spojrzymy chociażby na zainwestowane fundusze w określony cel, to jednak wygląda na to, że trebusze powinny wygrać, że jakościowo są lepsze, no ale oczywiście wiemy, że trebusze są dosyć niecelne, więc to z nimi różnie bywa, no ale nic, przekonamy się za chwilę. Zrobię teraz jeden test, później przetestuję poza kamerą jakby ze 2-3 razy ten pojedynek i zobaczymy, jaki będzie efekt. Zmienię jeszcze strony na pewno. Kilka razy zagram działami, kilka razy zagram trebuszami, no i zobaczymy, jaki będzie ostateczny efekt. Przypuszczam, że trzeba by z 10 prób zrobić, żeby przekonać się tak mniej więcej, no chyba, że będzie po prostu jednostronny pojedynek za każdym razem, że za każdym razem po prostu tylko działa będą wygrywać, no to wtedy 5 razy wystarczy to sprawdzić i nie trzeba 10 razy tłuc. No ale dobra, jesteśmy na krainie troli, myślę, że możemy sobie rozpocząć, no i strzelamy oczywiście w działa. Wziąłem Baltazara Gelta bez zaklęć po drugiej stronie, więc on tutaj nie powinien mieć jakiegoś dużego wpływu. Zasięg jest zasadniczo niewielki, powiem szczerze, więc wydaje mi się, że na mniejszą odległość... No. Odpowiedź z dział całkiem niezła. Wow, i po trybuszu już w tym momencie jest. Tak. Dobra, rzucę regenerację, zobaczymy. Działa chyba mają krótszy czas przeładowania, tak mi się wydaje. Zasięg 440, 450. Dobra, przyspieszę w sumie, bo to chyba nie ma co tak... No i kolejny, no dobra, po trebuszach. Jedno działo z trebuszem wygrywa bez problemu właściwie. Rzuciłem jedną regenerację, niewiele to pomogło. Okej, no zagramy sobie rewanż. Ale myślę, że to zrobię poza kamerą, zobaczę jak to będzie wyglądało. A to ciekawostka, pojedynek numer 2. No i widzicie, działa uciekają, trebusz praktycznie full HP i nie zastosowałem ani razu jakiegokolwiek leczenia. No cóż. Spróbujmy zrobić w takim wypadku jeszcze jeden pojedynek. Wszystko wskazuje zatem na to, że wiele zależy po prostu od trafień. Jeżeli wejdą soczyste trafienia z trebusza, trebusz wygra. Jeżeli wejdą z dział, działo wygra. Także mamy tutaj dużą losowość w takim wypadku. Nie ma tutaj jakby... zupełnie jednostronnej walki. Dobra, zobaczmy jak teraz to pójdzie. Bardzo niecelny teraz ostrzał z trebuszy. Pierwsze trafienia w ogóle nie weszły. Okej, no tu już jest lepiej.
No i został jeden trebusz. Problem w tym, że działa niszczą same machiny. Patrzcie na to, działa niszczą same machiny, a trebusze niszczą tylko jednostki, które są pod tymi machinami. Dobra, zagram jeszcze raz. Zagram jeszcze raz i zobaczymy. Za chwilę przerzucę się na Imperium i zobaczę jak to... Znaczy nie wiem, czy to będzie jakakolwiek różnica. Dodajmy jeszcze do tego fakt, że to jest pojedynek 1 na 1. Już mamy sytuację wyrównaną. Raz wygrywa trebusz, raz wygrywają działa. Zależy jak się siądzie ostrzał. Dobra, no zobaczmy jeszcze w takim razie jeden pojedynek. No niecelny ostrzał, niecelny zupełnie. No i po trebuszu jednym. I tutaj leczenie za wiele nie pomoże, powiem szczerze. Okej, no weszło troszkę lepiej. Rzucę tą regenerację. No, po drugim trebuszu. No i działo wygrało jednak. No ale była sytuacja, gdzie mamy 3-1 dla działa tak jakby, dla dział imperialnych. No była sytuacja, gdzie trebusz wygrał na spokojnie, więc przy pewnym łucie szczęścia rzeczywiście wygląda na to, że trebusz w pojedynku 1 na 1 wygra. Jeszcze później sobie sprawdzimy, czy trebusze na 2 działa. Dobra, ale czekajcie, ja jeszcze sprawdzę kilka tutaj pojedynków, no i za chwilę się spotkamy przy pojedynku 3 na 2. Okej, jak powiedziałem, tak zrobiłem. 10 pojedynek jest 5 do 4 dla dział imperialnych. I pojedynkujemy się jeszcze raz. Odkryłem, nie wiem czy odkryłem, ale wydaje mi się, że wraz ze wzrostem dystansu wzrasta przewaga trebuszy. Że jednak działa są mniej celne, chociaż tutaj jak widzicie radzą sobie całkiem nieźle. Będzie pewnie 6-4 dla dział. Chociaż kto wie. Ale wydaje mi się, że właśnie wraz ze wzrostem dystansu, tak, jest 6-4 dla dział, czyli w tym pojedynku wygrywają działa 6-4. Czyli generalnie działo imperialne jest mocniejsze. O, czekajcie, w sumie jeszcze... O, dobra, nie, już nie. Generalnie działo jest mocniejsze w pojedynku 1 na 1 i to jest w pewnym sensie oczywiste. Tak mi się przynajmniej wydaje, że no, że tutaj jest zdecydowanie przewaga. Przewaga jest dział imperialnych nad trebuszami mimo większej ceny, ale... Tak jak mówię, wydaje mi się, że wzrasta prawdopodobieństwo zwycięstwa trebuszem, jeżeli dystans jest większy. Jeżeli mamy taką małą mapę jak Kraina Troli, to wydaje mi się, że sensownym rozwiązaniem jest stawianie dział jak najbliżej strefy rozstawienia, żeby były jak najbliżej trebusze. Oczywiście no, nie wiemy, czy będzie przeciwnik miał trebusze, więc to tak jakby no, to też zależy od sytuacji. Nie trebusze, no tak, trebusze, dobrze mówię. Jak gramy Imperium przeciwko Bretonii, niepowiedziane, że przeciwnik te trebusze weźmie rzeczywiście. Ale wydaje mi się to sensowne rozwiązanie. Dobra, bierzemy teraz jeszcze dwa dodatkowe trebusze. Bierzemy jeszcze młot na czarownicę weźmiemy sobie, bo takie było zestawienie w tym meczu o trzecie miejsce. I odpalamy w takim razie, zobaczymy. No wydaje mi się, że rzeczywiście trzy trebusze powinny wygrać to dosyć na spokojnie. I no, nie powinniśmy być chyba tym zaskoczeni, aczkolwiek przypuszczam, że nikt tego wcześniej nie testował za bardzo i stąd takie właśnie, a nie inne jakby, no, stąd zdziwienie po obu stronach i w ogóle wśród widzów i tak dalej. Zobaczymy, czy działa sfokusują ostrzał, jeżeli nie sfokusują, cofniemy Fae Enchantress, żeby ona tutaj nie była, a działa damy na jedynkę. No problem w tym, że te działa się rozstawiły, no tak jak widzicie, więc one zginął śmiercią tragiczną, coś mi się wydaje. No. Bardzo, okej, no zmienił, nie wiem dlaczego cel. Znaczy dlaczego, no bo to jest głupia sztuczna inteligencja. Ale wydaje mi się, że tutaj niekwestionowaną przewagę mają jednak te trzy trebusze. Że tutaj nie ma szans. Jeszcze raz spróbujemy, zobaczymy jeszcze raz. Tylko tym razem odsunę się trochę dalej. Problem na pewno jest z tym, że no tak jak widzicie, sztuczna inteligencja zamiast fokusować jeden cel, no to oczywiście się przełącza. Ale w pojedynku z Pawła z Wielamosem sytuacja była bardzo podobna, jeżeli chodzi o obrażenia. Pierwsze działo praktycznie zostało zniszczone, a dopiero pół trebusza zostało obitego. Wtedy Wielamos rzucił regenerację na ten swój trebusz i trebusze wtedy zaorały jedno działo, czyli... Trzy trebusze niszczą jedno działo, w tym samym czasie dwa działa niszczą pół oddziału trebuszy. Tak bym to określił. Dobra, odsunąłem się troszeczkę, zobaczymy jak teraz będzie. Oczywiście przeciwnik się jak geniusz znowu rozstawił, ale generalnie chyba tutaj nie strzelam po dwóch oddziałach na raz.
Nie wiem, co on robi. No dobra, strzelam po dwóch oddziałach naraz. I weź tu przetestuj z tą sztuczną inteligencją cokolwiek. No w ogóle nie oddały chyba strzału, ty działa. Ojej. Ale no, wydaje mi się, że dobra, teraz się przyłączymy na Imperium, ja zrobię cięcie. Przyłączymy się na Imperium i zobaczymy, jak to wyjdzie. Wydaje mi się jednak, że mimo wszystko, co by nie robić, czy przeciwnik się zachowuje jak idiota, czyli jak ta nieszczęsna sztuczna inteligencja, czy gra normalnie, to jednak trzy trebusze rzeczywiście z działami wygrają. Weźmiemy Fey Enchantress, nie będziemy dawać, albo dajmy jej tą regenerację, niech rzuca. Wyłączę jej wszystkie umiejętności. Dobra, to za chwilę się spotkamy. Dobra, jestem rozstawiony, zobaczmy. Przeciwnik zapewne, tak jest, oczywiście zblobował się tymi trebuszami, nie wierzę. Dobra, odpalmy, aha, i on podchodzi trebuszami zamiast strzelać, dobra, wiecie co? Nie, no serio, patrzcie co on robi. Nie wiem, ja nie wiem po prostu, kto projektuje tą sztuczną inteligencję w Total Warach. On idzie trebuszami do mnie, no, jasna cholera. Dobra, ja pijcie. Nie wiesz. Dobra, udało się, zmusiłem go do myślenia i zaczął strzelać. Rzecz w tym, że sam się ruszyłem, nie? I to jest nie do końca miarodajne. Okej, jeszcze wali w Baltazara, ja chrzanie po prostu. Nie, naprawdę. Dobra, idzie w Baltazara dalej. Ale ja się dopiero rozstawiłem, więc okej. Ja myślę, że co by nie robić, trzy trebusze zmasakrują dwa działa. Jest przede wszystkim bardzo intensywny ostrzał, to jest 9 pocisków. Część nie trafi, okej. Ale sytuacja jest analogiczna, nie? Co w przypadku bitwy z Vilamosem. Dobra, w Baltazara już nie powinni bić. Zobaczymy, czy z tym jednym działem, z młotem na czarownicy. No, jeszcze inna sprawa, że sfokusowali najtańsze działo zamiast młot na czarownicy w pierwszej kolejności. Ale patrzcie na to. Jeden trebusz został zrautowany. Dobra, przyłączmy się na drugi oddział. To nie jest do końca miarodajne, no powiedzmy sobie szczerze, ale... No tamten oddział się nawrócił, moje działa się już nie nawróciły. Weszła regeneracja. Tak, no to jest zwycięstwo dla trebuszy, no... Nie będę tego 10 razy testował ze względu na ten problem. Ale wydaje mi się, że... No w tym wypadku już nie powinniśmy być zaskoczeni. Trzy trebusze rzeczywiście wygrają z dwoma działami. I to dosyć na spokojnie. Co zresztą oczywiście widzieliśmy w tym meczu z Vilamosem. To nie był raczej łód szczęścia, tylko zwyczajnie... Tak jest. Jakby to nie powinno w pewnym sensie dziwić. Mimo, że dziwiło mnie też to dziwiło. Myślałem, że jednak działa rozstrzelają te trebusze całkowicie, ale... ta intensyfikacja ostrzału, 9 pocisków, które trafiają w jedno działo, no... Trzy pociski trafią i jest po oddziale, nie? Więc to jest naprawdę mocne, bolesne. Rzecz w tym, że działa rozwalają tak jakby same machiny, a trebusze biją przede wszystkim w modele. I to sprawia, to jest chyba ta przewaga, wydaje mi się. Chociaż no, co to za przewaga? 850 razy 3, 1600... 2400, 5... No, 2500 dajmy na to. A tutaj mamy 2000. No, to w sumie cena nie jest jakoś strasznie dużo większa tych trybuszy, powiem szczerze. Cena nie jest jakoś dużo większa. 500, no to jest tam cena jednego oddziału halabardników, no zawsze coś, nie? Ale... Czy szermierze? No to szermierze to już tym bardziej. Za 400 są szermierze. W przypadku pojedynku na Bretonie to całkiem sporo. No tylko, że właśnie... Wydaje mi się to sensowne, żeby brać te trzy trebusze, rzeczywiście. Wydaje mi się to naprawdę sensowne, bo pamiętam jak grałem właśnie Bretonią na Imperium Aleksandra i on mnie załatwił piekielnikami i wystawił po prostu taki boks z piekielnikami. Ja nie mogłem w ogóle tam w żaden sposób podjechać. Tutaj trzy trebusze sprawy by rozwiązywały. Więc wydaje mi się, że to jest całkiem rozsądna taktyka, także Vilamos tutaj naprawdę fajnie zagrał w takim wypadku. To nie był raczej łód szczęścia, to raczej był po prostu... No nie, on chyba sam był zaskoczony, ale tak czy inaczej, no, wybrał dobrą taktykę.
to nie był po prostu zwykły łut szczęścia. Szczególnie, że w pojedynku 1 na 1 sytuacja i tak jest dosyć wyrównana. Te działa wcale nie są tak, te trebusze wcale nie są tak mocno w plecy. No ale przy pojedynku 1 na 1 to jednak trebusz jest troszeczkę droższy, a mimo to przegrywa zazwyczaj. Więc okej, ale tutaj w tym pojedynku 3 na 1 jest zdecydowana przewaga trebuszy i spokojnie można ubić dwa działa, tracąc jeden trebusz albo w ogóle nawet nic. Także to ogromną przewagę daje Bretonii w takiej sytuacji. No i wbrew pozorom mogłoby być to ciężko, trzeba by na jakiegoś rasza się nastawiać Imperium. Co tu dużo mówić. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek. Tyle z mojej strony. Jak dla mnie sytuacja jest dosyć jasna. Trzy trebusze z dwoma działami wygrywają na spokojnie. To nie był po prostu łut szczęścia. Po prostu tak jest i tyle. Nawet w pojedynku 1 na 1 trebusze sprawdzają się całkiem nieźle, szczególnie jeżeli dystans jest spory. W przypadku krótkiego dystansu działa mają przewagę, w przypadku dystansu dłuższego trebusz jednak jest, nie powiem, że skuteczniejszy, ale jednak ma większe szanse na wygranie tego pojedynku. W ogóle nie zmienia to faktu, że 6 do 4 się skończył ten pojedynek działo kontra trebusz, więc to jest bardzo wyrównana sytuacja, więc nawet stojąc blisko czy coś, można mieć farta zwyczajnie i wygrać trebuszem. Także tutaj jest jakby szczęście tutaj jest, ale patrzcie na to w ogóle, bo ja mam Baltazara Geltę z zaklęciami. Miałem mówić, że przewaga na pasku jest na moją korzyść, ale to nie dziwne, teraz jest wyrównana. Tak, dobra, z mojej strony to tyle. Kolejny odcinek Warhammera Areny mamy za sobą. Na pewno kolejne odcinki będą się skupiać raczej na pojedynkach lordów. Pisaliście oczywiście swoje propozycje, podobało mi się, zresztą obie mi się podobały. Ale jednak chyba bardziej mi się podobała propozycja Karl Franz kontra Luen Lwie Serce. Szczególnie, że to będziemy kontynuować pojedynek tak jakby Bretonia kontra Imperium. Także taka seria właśnie z tego matchupu wyjdzie. Tyle z mojej strony. Myślę, że kwestia jest rozstrzygnięta. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie oczywiście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.